główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Kamila Korzeniowska. Dobry wieczór, minęła godzina 18.30, pora na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam. Nie powinno się wprowadzać takich przepisów, które wprowadzają taki zamęt. Pierwszy na pewno rozpoznają osoby, które żyją trochę dłużej i pamiętają, jakie znaczenie miało przypomnienie tego faktu w momencie, kiedy Polska po wojnie znalazła się po niewłaściwej stronie. Najpierw trzeba poskakać troszkę na łopacie, dobrze ubić, no i posadzić drzewko. No i tak to szybko idzie nam. Już za 2 tygodnie na każdego, kto będzie chciał sprzedać lub wynająć mieszkanie, Unia Europejska nałoży obowiązek wyrobienia kosztownego certyfikatu energetycznego. Dokument ma określać zużycie energii potrzebnej do ogrzania lokalu, a za jego brak grozi kara do 5000 zł. O plusach i minusach kolejnego pomysłu Unii na ratowanie klimatu Maciej Dobrzański. Jak wskazują eksperci, plusem wprowadzanych przepisów jest fakt, że osoba kupująca nieruchomość będzie z góry wiedziała, ile pieniędzy musi wydać na jej ogrzanie. Tego normalny człowiek nie jest w stanie sobie wyliczyć, nawet wyobrazić. Dlatego też certyfikaty opracowywać mogą tylko inżynierowie budownictwa, prawda, którzy są tam wpisani, albo ludzie po studiach podyplomowych, którzy są wpisani w rejestr prowadzony centralnie przez ministerstwo. Unia Europejska chce przy tym ingerować w treść ogłoszeń biur nieruchomości. Pod ofertą będą musiały się znaleźć takie skomplikowane informacje jak roczne zapotrzebowanie na energię użytkową, na energię końcową, na nieodnawialną energię pierwotną. I dalej, na udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową, czy jednostkową wielkość emisji CO2, cokolwiek to znaczy. Dla sprzedających nowe przepisy będą się wiązać również z wydatkami, bo certyfikat może kosztować do 1000 zł, a za jego brak przewidziano karę 5000 zł. Kłopot będą miały osoby starsze, prawda, które już są obciążone inflacją, drożyzną, prawda, no to wysupłanie jakichś dodatkowych pieniążków może być dla nich rzeczywiście problemem. Certyfikat, który będzie wymagany już za chwilę, będzie o tyle fajnym rozwiązaniem środowiskowo, że będzie to korzystnie wpływało na klimat i wymuszało zwiększony nacisk na dostosowanie materiałów izolacyjnych w niemal każdym czy w każdym budowanym budynku. Na certyfikatach stracić mogą z kolei właściciele domów, które są nieocieplone, a takich w Polsce jest około 2 milionów. O ile dziś wyznacznikiem atrakcyjności budynku może być jego korzystne położenie, o tyle po wprowadzeniu certyfikatów te z gorszą oceną będą mogły być sprzedawane po bardzo niekorzystnych dla sprzedających cenach. Wątpliwości budzi też szybkość zmian. Do 2028 roku wszystkie budynki mają być zeroemisyjne i ogrzewane pompami ciepła, co z kolei rodzi wątpliwości natury technicznej. W całej Unii Europejskiej 2028 rok wydaje mi się jest zbyt wczesnym, żebyśmy mogli rzeczywiście sprostać. Wliczając to wszystkie państwa Unii Europejskiej i blokowiska rzeczywiście mają problem, bo wymiana to nie jest wymiana tylko i wyłącznie jakiejś pompy ciepła, ale wymiana powiedzmy źródła ciepła, czy na przykład pomp, wiązałaby się jeszcze z tym, że trzeba by zmienić praktycznie cały układ zasilania w ciepło. Polityka Unii Europejskiej, która po zniszczeniu rurociągu Nord Stream 2 nie forsuje już gazu jako ekologicznego źródła ogrzewania i zamierza zakazać nawet montażu gazowych pieców, rodzi pytania o prawdziwe intencje zielonej rewolucji. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że głównym producentem pomp ciepła są Niemcy. Widzę to jako jeden z wielu elementów pewnego... Niektórzy mówią szaleństwa, ja mówię szwindlu. Tutaj nie chodzi o żadne ratowanie planety. Tu chodzi po prostu o narzucenie przez większe kraje mniejszym krajom pewnych wymogów, które trwale je podporządkowują gospodarce tych krajów większych. To znaczy narzucenie technologii, narzucenie źródeł energii, narzucenie też obciążeń rozmaitych o charakterze kontrybucji. To jest po prostu stary imperializm i kolonializm, tylko w nowe szaty ubrany.
Przypomnijmy, że w ramach walki z ociepleniem klimatu Unia Europejska przeforsowała już przepisy o zakazie rejestracji aut spalinowych od 2035 roku, co może skutkować wykluczeniem komunikacyjnym setek tysięcy Polaków. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Dziś przypada 1057. rocznica przyjęcia chrztu przez pierwszego władcę Polan Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na 14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego. Trudno wyobrazić sobie historię Polski bez chrztu Mieszka I. Jakie znaczenie miało to wydarzenie? O tym profesor Mirosław Lenart z Archiwum Państwowego. Trudno oczywiście w tak krótkiej formie i czasie opowiedzieć o znaczeniu tego wydarzenia dla historii Polski, ale zwróciłbym uwagę na dwa fakty. Pierwszy, na pewno rozpoznają osoby, które żyją trochę dłużej i pamiętają, jakie znaczenie miało przypomnienie tego faktu w momencie, kiedy Polska po wojnie znalazła się po niewłaściwej stronie świata, który został dramatycznie podzielony na ten blok wschodni i zachodni. Przypomnienie o tych korzeniach dało w narodzie siłę do tego, ażeby przypomniało o swoich korzeniach i żeby przetrwać ten trudny okres. Z innej strony trzeba sobie zdawać sprawę, że dla Polski chrzest był wprowadzeniem w świat nowoczesności, o czym dzisiaj zapominamy, ponieważ mamy takie wyobrażenie o średniowieczu, że to coś zacofanego, coś, co jest słusznie zapomnianego. Nic bardziej mylnego, dlatego że my średniowiecze widzimy jako rzeczywistość wyjątkowo płodną w różne inicjatywy. Weźmy chociażby taki przypadek, jaki dotyczy uniwersytetów. Jest to idea, która do dzisiaj jest na tyle ważna i istotna, że cały czas powstają nowe twory, które chcą się nazywać uniwersytetami, a przecież idea ta powstała w kulturze, która się autodefiniowała jako chrześcijaństwo. Myślę tutaj o kulturze świata zachodniego czy Europy Zachodniej. W 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 14 dzień kwietnia Świętem Chrztu Polski. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Na zasadzenie czekało dziś blisko 30 tysięcy drzew, głównie sosen. Lasy Pełne Energii to akcja z 23-letnią tradycją. Pracownicy grupy PGE wraz z lokalnymi społecznościami sadzą rokrocznie lasy. W tym roku w inicjatywie udział wzięło blisko 90 uczniów ze szkół Zdobrzenia Małego i Wielkiego, Nadleśnictwo Kub oraz pracownicy Opolskiej Elektrowni, a na miejscu była Natalia Janus-Hempel. Najpierw krótki instruktaż. Trzeba nóżkę tutaj zagłębić, odchylić i ustawić tą sadzonkę, oczywiście obsypując ją ziemią. A później w las. W końcu to lasy pełne energii, więc do zadania trzeba podejść energicznie. A nikt nie ma tyle energii, co młodzież ze szkół średnich, która ochoczo włączyła się w akcję. A i zdobyta wiedza nie poszła w las. Najpierw trzeba poskakać troszkę na łopacie, dobrze ubić, no i posadzić drzewko. No i tak to szybko idzie nam. Ile już zasadziliście? No tak 6 około. Idzie nam dobrze, jesteśmy trochę w tyle, tak patrząc na innych, ale idziemy sobie powoli, mamy czas. No i ja tak właśnie o tym myślę. Można się spocić? No można, ale dzisiaj jest idealna pogoda, słonko nie świeci, więc jest idealna pogoda. Program Lasy Pełne Energii realizowany jest od 23 lat, a od 2007 roku oficjalnie jako grupa PGE. W tym czasie w pobliżu elektrowni w całym kraju posadzono blisko 800 tysięcy drzew. Jako zakłady pracy, jako duże przedsiębiorstwa oczywiście jesteśmy istotnym elementem otoczenia środowiskowego, a więc możemy też w taki bardzo wymierny sposób pokazać, że na środowisku, na ochronie tego środowiska, ochronie przyrody nam rzeczywiście zależy. Nie bez znaczenia są także zasadzane dziś drzewa. Na dzisiejszą akcję przygotowano 2,5 tysiąca sadzonek buka i 27 tysięcy sadzonek sosny. Są to gatunki, które idealnie pasują w to miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy. Gleba nie jest aż na to żyzna, żeby w przeważającej ilości posadzić tutaj gatunki bardziej wymagające, jak na przykład dąb. A i zazieleni obszar 4 hektarów na terenie Nadleśnictwa Kub. Przy tej okazji młodzież mogła poznać bliżej murarkę ogrodową i dlaczego warto ją zaprosić do siebie.
Jest to pszczoła, która nie żądli, ona nie jest agresywna, bardzo dobrze zapylają, one dłużej pracują niż pszczoły, bo nawet jeżeli jest dość późno, nawet wieczorem potrafi muratkę jeszcze latać. Las, który wyrośnie w ramach akcji Lasy Pełne Energii, wpisuje się także w inicjatywę Las Pamięci Jana Pawła II. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Budowa kluczowego dla bezpieczeństwa regionu Polderu Żelazna zostanie dokończona. Dziś umowę w tej sprawie z firmą Budimex podpisał wojewoda opolski. Przebudowane zostaną wały przeciwpowodziowe i powstanie infrastruktura towarzysząca. Od umowy z wcześniejszym wykonawcą odstąpiono, tłumacząc to jego nieuzasadnionymi roszczeniami finansowymi. Stało się. W dniu dzisiejszym jestem dumny z tego, że jako wojewoda mogę być świadkiem podpisania tej umowy na realizację tego zadania. I co ważne, że to zadanie będzie zrealizowane w terminie, który zabezpieczył nas przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, czyli w okolicach 15 listopada tego jeszcze roku. A jak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują oraz inwestycje prowadzone przede wszystkim przez Budimex, to Budimex jako firma daje nadzieję na to, że ta inwestycja może być oddana do użytku wcześniej. Przygotowanie polderów przeciwpowodziowych jest najlepszym rozwiązaniem, oczywiście w kombinacji z wałami przeciwpowodziowymi, ale jest to nasze rozwiązanie, które w tej chwili bardzo promujemy. Chodzi nam o to, żeby wszystkie zabezpieczenia przeciwpowodziowe były po prostu wielorakie, czyli wielofunkcyjne. Czyli po pierwsze chcemy doprowadzić do tego, żeby ta woda była gromadzona tam, gdzie spadła i żeby to zmniejszanie fali powodziowej nie następowało, czy zabezpieczenie poprzez podnoszenie tylko wałów przeciwpowodziowych, ale jednocześnie retencjonowanie tej wody. Do uzupełnienia mamy kilkaset tysięcy metrów sześciennych nasypów, do tego są do wykonania ścieżki rowerowe na górze tych wałów, do dokończenia są konstrukcje żelbetowe, wyposażenie pełne w pompownie i przelewy na tym zakresie prac. Kilkanaście zabytkowych budowli w województwie opolskim zostanie wyremontowanych dzięki rządowemu programowi Ochrona Zabytków. W całym kraju w ramach tego samego projektu aż 534 obiekty otrzymają łącznie 164 miliony złotych. Wiktoria Katus. Jednym z zabytków, który otrzyma ministerialne wsparcie, jest Zamek Biskupi w Otmuchowie. Co roku odbywa się tam Lato Kwiatów, czyli wystawa kwiatów w otoczeniu średniowiecznych murów. Zamek jest jednym z najważniejszych obiektów w mieście. To jest bardzo ważne miejsce, bo to jest tak zwane okno na świat dla Otmuchowa. To jest ten zamek, to jest jezioro otmuchowskie, które praktycznie też ma 100 lat, zostało wybudowane w latach 30. ubiegłego stulecia. No i takim kluczowym oknem na świat to jest impreza Lato Kwiatów. My promujemy nie tylko region, nie tylko powiat, ale też i województwo opolskie i cały kraj. Z programu Ochrona Zabytków Zamek Biskupi otrzyma 500 tysięcy złotych. Zaplanowane prace wymagają jednak większych nakładów. Wiele sufitów, drzwi i ściany wykonanych jest z drewna. Dlatego inwestycja ma objąć m.in. poprawę wyjść ewakuacyjnych i podłączenie systemu alarmowego do komendy straży pożarnej. Mamy zamiar wykorzystać te pieniądze na dalszą część systemu przeciwpożarowego, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby ten zabytek jednak miał tą ochronę. Gdyby nie daj Boże coś się tutaj wydarzyło, żebyśmy mieli to zabezpieczenie. Celem programu odnowy zabytków jest wzmocnienie szacunku obywateli do historii i dziedzictwa narodowego. Dziedzictwo to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o tożsamość, szczególnie młodego pokolenia, bo to się kształtuje, że tak powiem, i model, i mental młodego człowieka i ten patriotyzm później ma glebę, na której może wyrosnąć. Od 8 lat stan zabytków się poprawia, ponieważ ich gospodarze otrzymują coraz większe dofinansowania. Pieniędzy zawsze dostawaliśmy, skromnie to mało powiedziane. Ja mówię, że nędznie, mizernie dostawaliśmy tych pieniędzy na odbudowę, na renowację zabytków. Co roku ta sytuacja się od 8 lat poprawia i jak widać po tej edycji konkursu Ochrona Zabytków, te pieniądze są coraz większe i na coraz większą liczbę zabytków. Na Opolszczyźnie wsparcie otrzyma 17 zabytków. Wiktoria Katus, Kurier Opolski. Jest jedną z najstarszych tego typu budowli w Polsce i choć od dawna już nie pełni swojej pierwotnej roli zaopatrywania miasta w wodę, można podziwiać ją w pełnej krasie. Wieża wodna w Białej, bo o niej mowa, przeszła gruntowny remont.
i już można wejść na taras widokowy wieży wodnej w Białej i podziwiać okolice. To jedna z najstarszych tego typu budowli w Polsce. Od XVII wieku dostarczała wodę do pobliskiego zamku i rynku. W tym czasie nie było prądu elektrycznego czy innego napędu, który mógłby po prostu tą wodę spiętrzyć. Dlatego wymyślono coś takiego, że te wieże były budowane na funkcjonujących potokach. Licząca blisko 20 metrów wysokości wieża służyła miastu ponad 300 lat, do 1914 roku. Potem tą funkcję przejęła wieża ciśnień, też zabytkowa, która też jest wyremontowana i udostępniona turystom. Także jest to nasz jeden z takich cenniejszych zabytków Białej i wchodzi w skład trzech wież widokowych, trzech wież zabytkowych. W ubiegłym roku odremontowano gruntownie wnętrze wieży, łącząc zabytkowe elementy i nowoczesną infrastrukturę. Przebudowano też dach, tworząc na nim taras. Pojawiła się możliwość pozyskania środków w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, tak zwanych inwestycji strategicznych. I tutaj właśnie złożyliśmy wniosek na remont dwóch wież oraz murów obronnych i przyległych terenów i udało się nam pozyskać 8 milionów złotych. Na tę atrakcję turystyczną czekają także mieszkańcy. Na pewno ważne to jest reklama miejscowości, nie? I dziecki były tam, no naprawdę, bardzo super tam. Już tam byłem na tej, gdzie ta jest wodna tam, nie? No byłem tam już, no ale to było w stanie opłakanym kiedyś. Wieża wodna w Białej jest jedną z trzech wież widokowych miasta. Małgorzata Lisa-Skupińska, Kurier Opolski. Błogosławiona Maria Luisa Merkert, Józef von Eichendorff czy Franz Jung to niektórzy z bohaterów wystawy plenerowej do albumu Niskich Osobowości przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Opolu. To kolejna wystawa z okazji 800-lecia Nysy. W trakcie przygotowywania wystawy dotyczących najważniejszych zabytków miasta Nysy miałam pewien kłopot, ponieważ materiałów było tak dużo, że nie dało się ich pomieścić na jednej wystawie. I tutaj zrodził się pomysł, aby stworzyć drugą wystawę o mieszkańcach Nysy, o których informacje możemy znaleźć właśnie w naszym zasobie. Dzięki tej wystawie możemy odkrywać postaci, które są związane z historią Nysy, ale bardzo mało znane. Na przykład właśnie rodzina Berszdorfów, czyli organmistrzów, którzy notabene pozostawili po sobie bardzo dużo dzieł, które jeszcze dzisiaj w Nysie spotkać możemy. Kolejna postać to jest Grete Hoffmann, archiwistka z Nysy. Postać, która wcześniej być może nie była jakoś eksponowana, natomiast teraz zachwyca nas swoim dorobkiem, tym, co pozostawiła po swojej pracy. Ciekawą postacią jest tutaj rabin, który funkcjonował w Nysie. Ta historia Żydów nyskich też jest bardzo mało odkryta i myślę, że będzie to taki przyczynek do tego, żeby tą historię pogłębiać i na nowo odkrywać. Opole uzyskało unijne dofinansowanie na budowę branżowego centrum umiejętności. Będą się w nim kształcić specjaliści od akumulatorów do aut elektrycznych oraz serwisanci takich pojazdów. W grudniu złożyliśmy taki wniosek o dofinansowanie. Takich projektów w Polsce złożono 90, 30 projektów odpadło i uzyskaliśmy właśnie taką informację, że miasto Opole w tym wypadku uzyskało to dofinansowanie, tak jak zostało to wcześniej powiedziane, na poziomie 16 milionów złotych. Część inwestycyjna, czyli budowa tego obiektu, w którym będzie zlokalizowane branżowe centrum umiejętności, powinna się zakończyć do końca 2024 roku. Co ważne, założenie jest takie, że w zawodzie podstawy elektromobilności będziemy mieć wyłączność w Polsce na certyfikowanie tego zawodu, co oznacza w pewnym sensie monopol, co oznacza to, że jeżeli ktoś w tej branży będzie chciał te umiejętności swoje certyfikować, czyli mieć dostęp do pojazdów elektrycznych, móc je naprawiać, no to będzie musiał ten certyfikat przyjść, przeszkolić się do Opola. W głównym wydaniu Kuriera Opolskiego to wszystko. Za chwilę prognoza pogody, którą dziś dla Państwa przygotowała Martyna Kawka. Tuż po niej rozmowa dnia. Gościem Tomasza Gduli będzie Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. A na kolejny serwis informacyjny zapraszam już o godzinie 20.30. Do zobaczenia.